Porwał pan mikrofon niczego nie porwał pan w ręku i nie odda pan nikogo. Dobrze, to może... Może minister Bodnar panu pomoże. Jeszcze w sprawie panie redaktorze, bardzo pana proszę o oddanie mikrofonu narodowej następnej osobie, jest, bo za chwilę zakończymy konferencję prasową i pana koledzy i koleżanki nie będą mogli wykonać swojej pracy. Czyli zmienił się pan w hejtera. Ja pytam pana po prostu o meldunek w sprawie rakiety pod Bydgoszczą. Czy jest pan w stanie odpowiedzieć? Ja odpowiadałem wczoraj na spotkaniu z mediami, odpowiadałem na ten temat, ale jeszcze raz powiem, że ja proponuję takie lekarstwo skuteczne, stuprocentowo skuteczne na rozpalone głowy, raport Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie.